Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj krótkie oświadczenie. Podobno Sławomir Czapliński przeprosił mnie na Facebooku. Tak mu nakazał sąd drugiej instancji, czyli w dwóch procesach sąd nakazał, żeby te przeprosiny się zostały zamieszczone przez tego pana. Otóż ten pan zamieścił przeprosiny, ale najpierw cały swój wywód poprzedził kolejnymi manipulacjami i dopiero na końcu, że przeprasza Krzysztofa Bieńkowskiego zgodnie z nakazem sądu. Otóż proszę Państwa, to są przeprosiny niehonorowe, ale nie mogłem się spodziewać niczego innego po tym panu, a w zasadzie nie tylko po tym panu, bo tam są trzy osoby, które powtarzają te różne manipulacje i kłamstwa, półprawdy na mój temat i nowych władz samorządu powiatowego w Czasnyszu. Te osoby to chociażby Zenon Szczepankowski, który wiele razy powtarzał to samo na sesjach. Pan Czaplicki pisał na zlecenie zresztą starostwa wiele, wiele tekstów na stronach. Można zajrzeć w archiwum na stronie powiatu, na stronie facebookowej powiatu atakujący mnie. Ja się do tego nie odnosiłem i za każdym razem nie będę Państwu tłumaczył, że coś jest zmanipulowane w tych tekstach, że tam są prawdy, półprawdy, kłamstwa i za każdym razem tłumaczenie wyglądałoby to na ciągłą kłótnię. Dlatego tego nie robię. Ale teraz w trybie wyborczym była szansa, żeby w ciągu 24 godzin sąd mógł sprawdzić tą sprawę i ewentualnie odnieść się do tego. Mogłem i skorzystałem z tego prawa, żeby Państwu udowodnić, nie sobie, bo ja wiem jaka jest prawda, żeby Państwo zobaczyli z kim macie do czynienia w przestrzeni publicznej. I to jest złapanie takie za rękę jednorazowe. Więcej nie mam ochoty tego robić i tłumaczyć się z różnych działań. My będziemy Państwu zawsze przedstawiali prawdę, tak żeby Państwo wiedzieli jak działamy w przestrzeni powiatowej. Będziemy się z Państwem komunikować, nie będziemy się odnosić do tych często zmanipulowanych informacji tego czy innego Pana. Także mam nadzieję, że Państwo dalej będziecie wierzyć mi, trzymać za mnie kciuki. Dziękuję za wyrazy poparcia, słowa poparcia, no i w głosach również, bo niedawno były wybory, również za te głosy poparcia w wyborach również jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że każdy z nas może popełnić błędy i nie mówię, że nie, ale nie tyle razy i te przeprosiny, mam nadzieję, jak już ja bym miał kogoś przeprosić, to normalnie, tak honorowo, zwyczajnie, przepraszam, pomyliłem się, to nie było tak. Natomiast tutaj to widać ewidentnie, że to się nie skończy, to się nie skończy, to będzie trwało co najmniej do następnej kadencji. Bo już widać chociażby po tych przeprosinach, że najpierw jest co innego powiedziane i dopiero na końcu mały fragmencik przeprosin. Trudno, będziemy skazani na te oświadczenia. Proponuję zrobić to samo, co zrobił ze mną na Facebooku pan Sławomir, czyli zablokować. Nie wyświetla, nie mamy dylematów, czy coś jest prawdą, czy półprawdą, czy nieprawdą. To, co będzie oficjalnie, to jest, do tego się można odnosić. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, honorowo, wszystkich honorowych obywateli powiatu szasnyckiego. Miłego weekendu Wam życzę i do zobaczenia.